Bardzo proszę, pani marszałek, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wobec rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, druk nr 1282. W społeczeństwie pędzącym za szybkim rozwojem, świecie ulegającym dynamicznym przemianom, uwypukla się potrzeba dbania o środowisko naturalne i jego wszelkie składniki. Immanentnym elementem troski o dobro przyrody jest kwestia właściwego rozwiązania problemu gospodarki odpadami. Polski system legislacyjny jest wciąż w tyle do zastosowań przyjętych w Europejskim Ładzie Prawnym. Projekt omawianej ustawy ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 94/62 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Obecny system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w pełni nie gwarantuje uzyskania przez Polskę wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skalę opóźnień dotychczasowych prac ustawodawczych budzi obawy. I przypomnijmy, że limity staną się wymagalne już od roku 2014, a my jesteśmy na etapie drugiego czytania. Logika wskazuje, że przez zaniedbania strony rządowej Polska może być wskazana na ponoszenie skutków ministerialnej opieszałości. Adresatami projektowanej ustawy są przedsiębiorcy będący organizacjami odzysku opakowań, wprowadzający opakowania, wprowadzający produkty w opakowaniach oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ich odzysku oraz organy administracji publicznej. Uzasadnienie projektu ustawy nie przewiduje wzrostu obciążeń finansowych, które miałyby spaść na i tak już zmęczone barki konsumentów. Tu rodzą się wątpliwości moi przedmówcy. Mówił o tym przedstawiciel Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mają poważne zastrzeżenia i my te obawy podzielamy. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej podtrzymuje swoje uwagi i zastrzeżenia do procedowanego projektu, które wybrzmiały podczas pierwszego czytania projektu ustawy. Nie zostały rozwiane nasze wątpliwości dotyczące obciążenia przedsiębiorców obowiązkiem zapewnienia odzysku na poziomie 100% wprowadzanych na rynek opakowań. Z powodów strukturalnych jest ono nazbyt wygórowane dla tej gałęzi gospodarki. Obecnie nie jest możliwa ocena wysokich kości nowych nakładów ani skutków dla zakładów pracy wprowadzających produkty takie jak preparaty smarowe oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach, których dotychczasowe regulacje prawne nie obejmowały swym zakresem. Potrzeba wdrażania przedmiotowych zapisów ustawowych nie wynika jedynie z obowiązku dostosowania prawodawstwa polskiego do wtórnego prawa Unii Europejskiej. Jej moralną podstawą jest chęć usprawnienia procesu odzyskiwania odpadów w naszym kraju. Dzięki nowym rozwiązaniom w perspektywie następnych 10 lat mamy taką nadzieję, ulegnie znaczącej poprawie dotychczas słabo rozwinięty recykling. Ponowne wykorzystanie surowców pozyskiwanych z przetwarzania opakowań oznacza czystsze ulice, bezpieczniejsze środowisko, rozwój całych gałęzi przemysłu odzyskującego surowce. Według badań Uniwersytetu Duńskiego wprowadzanie nowych zmian legislacyjnych, intensyfikacja promocji oraz zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na ponowne przetwórstwo tworzyw nie dość, że stworzą nowe miejsca pracy, to efektywnie obniżają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Odpowiedzialność to słowo powinno odzwierciedlać charakter prac Wysokiej Izby. Odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami jest naszym naczelnym imperatywem działania władzy ustawodawczej, a niewiele jest obszarów tak istotnych jak ochrona przyrody, gdzie odpowiedzialność połączona ze zdrowym rozsądkiem kształtuje sytuację bytową ludzi, którzy żyć będą w przyszłym dziesięcioleciach. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia rozsądna i dążąca przyszłość głęboką troską, mając na uwagę pilną konieczność uchwalenia ustawy, z drugiej zaś strony brak przekonujących argumentów mogących rozwiać zgłaszane w czasie pierwszego czytania nasze wątpliwości, nie może poprzeć przedłożonego projektu. W czasie głosowania nad projektem ustawy wstrzymamy się od głosu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle.